Podsumowanie roku z nowym kontraktem sponsorskim dla kolarzy Pacyfiku Nestle Toruń. Tradycyjne już spotkanie świąteczne w siedzibie sponsora tytularnego klubu okraszone zostało przedłużeniem umowy pomiędzy toruńskim klubem kolarskim a firmą Toruń Pacyfik. Będzie to dokładnie 19 rok współpracy. Trzeba przyznać, że współpracy wyjątkowo owocnej. Nie inaczej było też w minionym 2012 roku. Z przyjemnością prezentuję kolejny aneks do naszej historycznej umowy z 13 lutego 1996 roku. To jest kolejny aneks, który ponawia, podpisany przez prezesa, podpisany przez przedstawiciela klubu na kolejny rok finansowania, dofinansowania klubu. W 2012 roku Toruńska Szkoła Kolarstwa przypomniała o sobie przede wszystkim podczas Mistrzostw Polski w Jędrzejowie i Sędziszewie. Mistrzem Polski w wyścigu ze startu wspólnego został Michał Gołaś, a wicemistrzem w jeździe indywidualnej na czas Michał Kwiatkowski. Tradycyjnie nie zabrakło także medali w kategorii juniorów. Złoto przywiózł Bartosz Wylamowski, a podwójny brąz Łukasz Wiśniowski. Blisko 250-kilometrowy wyścig elity rozgrywany był na trudnej, pagórkowatej i krętej trasie przy mocno palącym słońcu i wysokiej temperaturze. Od początku miał bardzo ciekawy przebieg, ale pomimo wielu ataków i wielokilometrowych ucieczek na 10 km przed metą na czele znalazła się spora grupa kolarzy, którzy wytrzymali wysokie tempo. O losach tytułu rozstrzygnęła sprinterska końcówka, w której najskuteczniejszy był dobrze znany z udanego występu w tegorocznym Giro d'Italia Michał Gołaś. Przed momentem wypisywałeś kolejne autografy. Nie wiem, ja sobie nie przypominam paręnaście lat temu, czy 10 lat temu, jak byliśmy na podobnych tutaj spotkaniach wigilijnych, czy miałeś podobnych idoli i to ty prosiłeś o autograf, a teraz życie doprowadziło do tego, że jest odwrotnie. No faktycznie, tutaj nie przesadziłem z tym, że koło zatoczyło pełen krąg już, bo zaczynałem jako mały chłopak w tym klubie i gdzieś tam udało się dojść na sam szczyt. Faktycznie, może gdy zaczynałem, nie było zawodowców w naszym klubie, nie było ludzi, którzy gdzieś dostali się na zawodowstwo, ale zawsze było tak, że tych kilku takich mniejszych idoli w starszych kategoriach było i na nich się patrzyło i chciało się być tak dobrymi kolarzami jak oni. Także no i ja jestem wciąż pełen podziwu, że to udaje się kontynuować, bo zdaję sobie sprawę, że to nie jest takie łatwe i że ten klub aż tyle lat potrafi, tak jak tutaj brzydko powiedziano, produkować talenty, ale tak jest rzeczywiście, trzeba to docenić. W jeździe indywidualnej na czas 7 sekund do złota zabrakło Michałowi Kwiatkowskiemu, który podobnie jak Michał Gołaś startował w minionym sezonie pod szyldem zawodowej grupy Omega Pharma. Krótko przed wyjazdem do Londynu rozmawialiśmy, że jeszcze nie jesteś pewny i tak dalej, czy tam się znajdziesz i w końcu na tej imprezie, no właśnie jak to jest, bo Michał Gołaś mówi, że jest odczucie diametralnie inne niż na innych turach, na innych imprezach sportowych. Tak, na pewno zebrałem tam mnóstwo doświadczeń i jak spotykaliśmy się przed, gdzie nie byłem pewny startu, to właściwie już przed samymi igrzyskami czułem lekką presję, aczkolwiek czułem się też bardzo dobrze przygotowany do tego startu i w dniu startu właściwie taki byłem. Wyścig ułożył się tak, jak potrafi się ułożyć wyścig kolarski, czyli był nieprzewidywalny. Wygrali zawodnicy, na których nikt nie stawiał właściwie. Mogłem to być ja, mógłby to być Michał, mógłby to być inny, ktoś inny i wiadomo, można sobie teraz mówić, że to był start nieudany, ale ja wiem, że kolejne igrzyska, jeszcze mam nadzieję kilka igrzysk przede mną i na pewno to zaprocentuje w przyszłości, że po prostu brałem udział w igrzyskach olimpijskich w Londynie. Sukcesy byłych i obecnych kolarzy Pacyfiku to kolejny powód do dumy dla sztabu szkoleniowego toruńskiego klubu i potwierdzenie skuteczności wypracowanego systemu treningowego. 2012 prawie za nami, przynajmniej czas do podsumowania. Trenerze, zwykle mówimy tutaj o całym paśmie sukcesów kolarzy Pacyfiku Nestle Toruń. Nie możemy nie zapytać po raz kolejny, jak to wyglądało właśnie w tym 2012 roku. Rok 2012 był rokiem szczególnym, ponieważ był rokiem olimpijskim. To jest szczególna taka satysfakcja, że dwóch wychowanków na najwyższej imprezie świata reprezentowało nasze środowisko, Toruń, klub, szkołę.
ale to nie jedyna impreza, bo nasi wychowankowie startowali w Mistrzostwach Polski, zdobywając złote, srebrne i brązowe medale, stając na różnych arenach kraju, Europy i świata, na Pucharach Świata, również na stopniach podium. I to jest nasze wyzwanie. Świąteczne spotkanie w siedzibie Toruń Pacyfik miało swojego wyjątkowego gościa. Życzenia kolarzom i trenerom Pacyfiku Nestle składał Czesław Lang. Organizator największego polskiego wyścigu kolarskiego zapowiada nowość w 2013 roku. Tour de Pologne przebiegać będzie trasami nie tylko krajowymi. Przede wszystkim jestem bardzo zaszczycony, że mogę się znaleźć tutaj u Państwa. Naprawdę serce mi rośnie, ponieważ kocham kolarstwo, tak jak tutaj widzę wielu tych młodych, również zaczynałem kolarstwo w małym klubie sportowym, była to Baszta Bytów, Ludowy Klub Sportowy, miałem wtedy 13 lat i dzięki kolarstwu osiągnąłem bardzo wiele, ponieważ zwiedziłem cały świat, zrealizowałem się jako zawodnik, realizuję się teraz jako organizator i naprawdę jestem dumny i szczęśliwy, że mam takich partnerów właśnie tutaj w postaci Klubu Pacyfik. Szczególnie Leszek, który ze mną jest bardzo blisko, skowa się, wymieniamy sobie wiele doświadczeń, wiele spostrzeżeń, bo cóż by była organizacja imprezy, gdyby nie było zawodników. To tak jakby się miał piękny teatr bez aktorów. Toruńska Szkoła Kolarstwa produkuje już nie tylko polskich olimpijczyków, ale również wybitnych trenerów i fachowców. Michał Szyszkowski będzie od 2013 roku pracował w zawodowej holenderskiej grupie Argos Shimano. No jest to dla mnie spełnienie marzeń po 12 latach, w których pracowałem w Toruńskim Klubie Kolarskim Pacyfik. Trafiłem do World Tourowego drużyny. To tak jakby kibicom przybliżyć być masażystą w Barcelonie. Na takim poziomie kolarskim to jest Barcelona, Real Madryt. W miesiącach listopadzie spędziłem taki rekonesans, poznałem wszystkich pracowników, grupa liczy około 100 osób. Jest to ogromne przedsięwzięcie, wielkie cele, na pewno będziemy jechali wszystkie wyścigi proturowe, większość z tych proturowych akurat będę z nich jechał. 18 rok z rzędu powtarzalność sukcesów kolarzy w dużej mierze zapewniło finansowe bezpieczeństwo, jakie zagwarantowała firma Toruń Pacyfik, główny filar i fundament współczesnego kolarstwa w Toruniu. Gdy dodamy do tego Szkołę Mistrzostwa Sportowego, sieć filialnych uczniowskich klubów sportowych oraz pomoc Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia LZS, to ujrzymy dobrze skonstruowaną piramidę sportową. Jej nazwa to TKK Pacyfik Toruń.